kopalni od samego rana. W cieniu drzew ptaszyna śpiewa. Czego chcieć więcej? Wspaniały dzień. Dzisiaj chyba będzie trzeba go szukać nade wszystko. Uwielbiam patrzeć na drzewa. Oświetlone słońcem, ale tak nie całkowicie. Fragmentami. Tu listki zacienione, tam liście oświetlone. Po prostu pięknie jest. Amatorzy wczesnych poranków już wracają z rowerowych wycieczek, z biegania. Nie tracą czasu i nie czekają, aż się ten upał rozkręci. No, weszłam w alejkę dość często uczęszczaną, więc za chwilę pewnie. Będę musiała głos jeszcze przyciszyć. Przepiękne drzewa. Cudowna zieleń. No i muszę poszukać jakichś chwastów, bo dzisiaj głównym tematem moich tu rozważań będą chwasty. Poszukałam w internecie kilku fajnych myśli Bruce'a Lee. No i to jest jedna z nich. Następna. Nie pozwól, aby negatywne myśli przedostały się do twojego umysłu, ponieważ są to chwasty, które zduszają pewność siebie. Łatwo sobie wyobrazić chwast, piękny ogródek, który pielęgnujemy, no i chwast, który po prostu zakłóca nam to piękno, przydusza te rośliny. Jak sobie wyobrazimy, że jesteśmy taką piękną rośliną w cudownym ogrodzie, a są chwasty, czyli te negatywne myśli, te niepotrzebne, te, które zakłócają, te, z których niewiele wynika. Poza zmartwieniem, poza utyskiwaniem, narzekaniem. To jeśli wyobrazimy sobie, że te myśli właśnie negatywne to są jak chwasty, łatwo będzie myśleć o usuwaniu tych myśli, wyrywaniu ich, żeby nie zduszały pięknych roślin, pięknej rośliny, którą jesteśmy. Zduszanie pewności siebie. Każdy wie, że pewność siebie ułatwia dążenie do celu, wzmacnia. Jest niezbędne, żeby osiągać sukces. Porażki, które są, będą, były, odbierają nam tę pewność siebie. Powodują, że myślimy o sobie, że jesteśmy do niczego. A porażki powinny nas wzmacniać, powinny kształtować, powinny sprawiać, że podnosimy się i idziemy dalej. Powinny, ale nie zawsze tak jest. Ale wróćmy do tej myśli głównej. Ach, cudowny dzień.
wyrywajmy te negatywne myśli jak chwast. Pozbywajmy się ich. Dobrze jest sobie też wyobrazić to, jak wyrywamy i wyrzucamy. Wyrywamy i wyrzucamy, żeby nie zduszały pewności siebie, bo nie są potrzebne do niczego. A ten ptaszek tam zgadza się ze mną w 100%. Nie pozwólmy, żeby negatywne myśli gościły w naszym umyśle i odbierały nam pewność siebie. Po prostu je wyrywajmy jak chwast. I to jest piękna myśl na dzisiejszy przedcudny poranek. Przepiękny, upalny, ale cudny. Wakacyjny, letni, lipcowy. Pięknego, cudownego dnia, wypełnionego pewnością siebie i tylko pozytywnymi myślami.